Cześć, witajcie, ja jestem Faust i powracamy do Hearts of Iron 4. Ciśniemy komintern, problem mały. Mały, duży jest taki, że tracimy ludzi znowu. Myślałem, że wystarczy nam ten milion. Jednakowoż w tej wojnie straciliśmy już milion. Oczywiście zabiliśmy prawie 3 razy tyle. Nie no, nawet na luzaku 3 razy tyle, bo tutaj Rumunia widzę też sporo miała. Okej, musicie mieć tutaj froncik. I właściwie was do niego nawet przydzielę i zrobicie tak, o. Zrobicie tak, o. Jazda, go. Właściwie, co ja się czaję? Bijcie się po prostu na ten Sewastopol. I tyle. Jak sobie radzi armia Leclerca? Leclerc radzi sobie bardzo dobrze, powiedziałbym nawet, że śpiewająco. Dobra, tutaj zaraz będzie odcięcie. I powinienem zdobyć za chwilkę całą ropę Dolnego Kaukazu. To jest bodajże Azerbejdżan, prawda? Tak jest, Azerbejdżan. Więc ja bym nie pogardzę, jakbym już dostał. Okej, okay, Baku jest chyba najważniejszym tutaj miejscem. No i mam ropę. Mogę teraz zrezygnować z dostaw od USA. Okej, dzięki czemu będę miał więcej fabryk, dzięki czemu będę szybciej naprawiał. I tak dalej, i tak dalej. Dobra. Teraz wszyscy tutaj. No i oczywiście jazda już normalnie po kolei. Tutaj nie po kolei, tutaj jedziemy strzałeczką. Właściwie wy nie rozumiem, czemu wy się tutaj wszyscy obstawiliście, zamiast go po prostu zniszczyć. Tutaj też można by to przepchnąć. Aha, już jest przepychane. Tutaj również. Dobra. Tu Krym zdobyty, bardzo dobrze. Jak sobie radzi ZSRR z tą porażką? Już powoli odpuszczają, więc nie ma tego złego. I o dziwo, w zimie nam się to udaje. Gorzej jest, jeśli chodzi o Danię. Z Danią mamy mały problem. No teraz już nie. Jak ja wkroczyłem, że tak powiem, to oczywiście od razu wszystko się ruszyło. Idź wesprzyj tych, co tam padają, a nie jeny. Wszystko trzeba robić ręcznie. Dobra, mamy więcej pojazdów mechanicznych, więcej czołgów lekkich i artylerii lekkiej, więc możemy dorzucić chyba... O, moment, nie mamy już wsparcia artyleryjskiego. Trzeba jednak tworzyć tą artylerię. Jednak nie ma tak dobrze. Dobra, sprzętu piechoty niestety już nie tworzę, bo zrezygnowałem z tego ostrego traktowania ludzi. Ale na pewno trzeba będzie tworzyć artylerię. Całkiem sporo tej artylerii, bo jej trochę nam brakuje. Brakuje pojazdów samochodowych i sprzętu piechoty. Pojazdów samochodowych nie tworzy już od miliona lat. Produkcja. Czas w takim razie na przykład te czołgi. Nie no, szkoda by te czołgi zmieniać. Dobra, to jeden sprzęt piechoty zamienimy na pojazdy samochodowe i dobra. Najwyżej dorzucimy jeszcze więcej artylerii. Oby ta wojna szybko się skończyła. Problem tylko jest taki, że nie oblegam Szwecji. Znaczy nie okupuję żadnych prowincji szwedzkich. Więc będę musiał jakby... No po prostu zrobię rajd na Szwecję szybki. Żeby tylko zająć Szwecję. Musimy uzasadnić też na Norwegię jak najszybciej. Trzeba będzie też na Irlandię. No troszkę to potrwa jeszcze. To naprawdę nie jest jeszcze koniec tych wszystkich wojen. Dobra, dorzucajmy cokolwiek. Jeszcze naprawdę jakiekolwiek te fabryki. Zeszyfrowanie kanałem bocznym, kogo to obchodzi? Zaawansowana maszyna licząca jest teraz ważna. Okej, okay. Armia Leclerca idzie do przodu. Leclerc jest naprawdę porządny człowiek. Naprawdę porządny dowódca. Teraz tak, wy się próbujecie przebić tutaj.
Jak wam ogólnie idzie? Nie najgorzej. Okej, okay. Na Norwegię robimy casus belli. Wybaczcie, muszę się napić, ale to już... Bo to już jest czwarty odcinek praktycznie, który nagrywam. Nagrywam po kolei. Okej. Większość świata należy do nas. Nawet napis nam się troszkę zmienił. Dobra, ale Leclerc, myślę, że możesz polecić na dzika. Myślę, że zrobimy ci też dzika. Zrobimy ci takiego dzika, o. Jazda, zajmujesz wszystko po prostu na swojej drodze. Nie patrzysz nawet, przez co przejeżdżasz. Okej, właśnie minusem tutaj jest infrastruktura, po prostu tak biedna. No ale cóż, trzeba, ktoś musi wyzwolić te gułagi wszystkie. Dobra, tutaj fajnie robimy ten rajd na Szwecję. Powinniśmy tam dotrzeć. Dania jest po części zdobyta. Bym chciał zrobić tutaj. A, no właśnie, tu jest ten problem. Dobra, to przebijmy się od razu do Kopenhagi, może się uda. A byłoby cool. Tutaj obrona wychodzi, tutaj atak też wyszedł. Ej, fajnie, uda się chyba skapitulować. Skapitulować oddzielnie Danię. Ja, za szybciej. Autosaving, ok. Jak tam ZSRR się trzyma? 42% mają, czyli jeszcze trochę. A ile oni mają ogólnie? Narodowej? 75%. Ej, no to całkiem nieźle, już coraz szybciej to idzie. Jak weźmiemy Stalingrad, to myślę, że już bardzo szybko poleci i reszta. Dobra. Nie no, tu raczej prosto to wszystko leci. Dania skapitulowała. Ej, udało się, czyli jednak ta Kopenhaga zadziałała. Teraz tak, spróbujcie się przebić. Ale gdzie ty uciekasz? Jezus, jak wy zginiecie przez to wasze Rambo, to ja będę zły bardzo. Dobra, przebijmy się tutaj do Szwecji. Czy tutaj już zrobiłem kanał szwedzki? Tak, udało się. Okej. Okay. To w takim razie na luzie. Zajmiemy Szwecję raz, dwa. Teraz tak, ty musisz zrobić sobie tutaj. Jeden tam, a reszta biegnie tam. No, i wszyscy macie tam lecieć, jazda. Mam nadzieję, że wyraziłem się jasno. Tutaj jest całkiem nieźle, zaraz będzie kocioł, zaraz ich tam zamkniemy. 1,5 miliona ludzi, brakuje mi ludzi. Dobra, trzeba polecieć w takim razie na wyższy pobór. Chyba wszyscy dorośli. Tak jest, no dobra, teraz na pewno już wystarczy. 6 milionów, nie ma szans, żeby... Nie ma szans, żeby po prostu teraz mi brakło ludzi. Teraz powinno być ich w sam raz. Brakuje artylerii, tragicznie. No ale nie ma tego złego, dajemy radę. Ciśniemy wroga, wróg praktycznie nie ma żadnego innego ekwipunku też, a co? A walczy, więc my też powinniśmy. Tylko martwią mnie te liczby, że straciłem aż 1,5 miliona ludzi praktycznie. I to tak dosyć, no ja wiem. To nie powinna być trudna wojna. To nie jest trudny przeciwnik. Dlatego troszkę mnie to dziwi, ale nie wiem, czy Francuzi po prostu tak nie mają z natury, że oni dosyć, no, małe obrażenia zadają. Okej. Okay. To jakieś wojska rumuńskie jeszcze walczą. Walczą i giną za Rumunię. Skoro lubią. Ich sprawa. Dobra, tutaj mamy miejscówkę. Oczywiście lecimy na Sztokholm. I tak Szwecja będzie nasza, bo ją okupujemy. Finlandia również. Bo coś tam fińskiego mamy. Czy tu są jakieś porty? Może ty idź do tego portu, a ty idź do tego portu. No. I to powinno być ok. Daj mi tą małą prowincyjkę. Dobra, tu idzie raczej dobrze. Czy jakieś jeszcze punkty ważne do zajęcia tutaj są w pobliżu? Stalingrad jest najważniejszym chyba?
Więc wrzucimy tam ludzi. Wrzucimy też ludzi tutaj. Wrzucimy ludzi też tutaj. A tutaj mamy kilka punktów. W takim razie zrobimy tak. A was dla odciągnięcia uwagi rzucimy tutaj. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ty co robisz? Ty się trzymasz tutaj po prostu. Okej. Okay. Załatwcie to już raz na zawsze. Ostateczne rozwiązanie kwestii radzieckiej. Ale mord to jest tragedia po prostu. Co tutaj się w tym momencie dzieje. Okej, okay, saperzy też się przydadzą. Zawsze to jest dobre wsparcie. Kurczę, znowu mi brakuje ropy. Ale nic na to nie poradzę. Naprawianie troszkę trwa, ale nie jest tak to... Nie jest to tak trudne. Okej. Okay. Tutaj za chwilkę powinienem się przebić do Saratowa. Ile mi brakuje do Leningradu? Do Stalingradu, przepraszam. Leningrad już dawno jest nasz. Okej. Okay. Tutaj się przebijamy. Tutaj również Skandynawia leci raczej na luzaku. Może Norwegię też zahaczy? Nie, Norwegia za długo. Norwegia jeszcze ponad 100 dni, więc... Zdecydowanie za długo. Dobra, zobaczmy, ile będą mieli procent, jak tylko zajmę im Stalingrad. No, Stalingrad, śmiało. No, niby coś tam przebijam, ale nie jest to tak szybko, jakbym chciał, może. Okej. Miało Stalingrad. Ale wojna pod Stalingradem. Walka na śmierć i życie. Teraz jakoś już strat dużych nie ponoszę. Więc to jest ten plus. Może tak, zrobimy tak, że spróbujemy ich otoczyć po prostu. Tak, żeby nie mieli gdzie uciec. To jest trochę chamskie z mojej strony, ale tak się prowadzi wojnę. Okej, okay, tutaj zrobiliśmy im ładne pokonanie. No, mają tutaj bardzo dużo jednostek zamkniętych w tym jednym kociołku. Problem jest taki, że my tutaj też sobie zamknęliśmy trochę. Co nie jest najmądrzejszym posunięciem, ale też nie jest najgłupszym posunięciem. Nie ma tego złego, tak naprawdę. Attention. No, tutaj nie zająłem tych paru prowincji. Écoutez. A, tam nie przejdę. No dobra, więc to tyle, jeśli chodzi o Grecję. No, ZSRR. Kiedy ten Stalingrad padnie, co? Czas go zaatakować i zniszczyć. Zrobimy tam wielki basen. Jest tam mnóstwo dywizji i one wszystkie umrą, bo są otoczone. Pięknie. Ruszać się do walki. Nie wiem, czemu oni tak stanęli sobie w miejscu. A czasami im się zdarza właśnie, to mnie denerwuje. Nie wiem, czy czasem nie miałem w pewnym momencie przyrostu zasobów ludzkich. Ej, tutaj, żebym nie stracił czasem ludzi. Połączę się znowu z Saratowem. Zróbcie może znowu kanał tutaj, co? Okej, zwiat numer 3 jest. Czy mamy Stalingrad? Tak. Ile zostało ZSRR? 30%. Dobra, czyli troszkę jeszcze to może potrwać. A czemu te dywizje tutaj żyją jeszcze? Nie mam pojęcia. Jakby ten Stalingrad w ogóle nie upadł. Tak się zachowuje. Dobra, w takim razie tak. O, moment! Syn się wbił w moje prowincje w Indiach. A, proszę. Nie, zapomniałem, że mogłem z tamtej strony. Też Koreę mi, kurczę, zajęli. Ale to też nie powinien być problem.
Pewnie przenieśli stolicę do Władywostoka, tak. Dobra, to moment. Trzeba to załatwić jak mężczyźni. Ty anuluj się. Zrobisz inny desant. Robisz desant. Stąd. Na Władywostok. Dobra, teraz tak. Moje łodzie, które tam są, będą musiały oczywiście cię chronić. To będą chyba te dwa morza. Zobaczymy zresztą. Najwyżej dam jeszcze to. Później sprawdzę, czy miałem rację, czy nie. Okej, to potrwa trochę dni, ale myślę, że mam czas. Tak czy siak. Tutaj mamy jeden punkt w Saratowie. To powinno dać trochę... Jakiś Kazan jest punktem. Tutaj jest jakiś punkt. Trzeba go zdobyć. Jakieś punkty tutaj. Tak. O dziwo tak. W takim razie wy lecicie na ten punkt. A na przykład wy polećcie na ten punkt i na ten punkt. O. No i dobra, czekamy. Co przyniesie jutro. Przyspieszenie na maksa, chociaż może lekko lagować. Dobra, wy się tutaj trzymacie. Tutaj straciłem armię stamtąd, ale to tam. Zawsze jakieś straty są, że tak powiem. Nic się na to nie poradzi. Mam za dużo wyposażenia piechoty. A nie chcę mi się już w to bawić. Skończmy tą wojnę i tyle. Właściwie armię Leclerca mogę już chyba usunąć. I dołączę ją do armii Giron. Usunę wszystkie rozkazy. Dam nowe. I jazda. Wykończcie tych. Wy wejdźcie tam. Ogarnij to. Ogarnij to. Ogarnij to. Wy szliście na ten punkt i ten punkt. Wy szliście na ten punkt i tylko ten punkt. Wy szliście na ten. A moment. To wy pójdziecie na ten w takim razie. Aha, no i okej. Tu jest wszystko załatwione już. Niech ktoś zajmie to. Bardzo nie lubię, jak się robią takie, że tak powiem. No właśnie, nie wiem, jak to nazwać nawet. Zniszczmy po prostu wszystkie te jednostki. One naprawdę już nie mają ani morali, ani ekwipunku. Wystarczy się tam wbić. I to wszystko. Dobra, możemy wysłać więcej ludzi tam na front. Whatever. Naprawdę, to już jest koniec. Tyle teraz, że... zmusić ZSRR do kapitulacji. A, pytanie. Ile to potrwa? 40 dni. A jeśli bym na przykład... wziął kilka dywizji? To 21 dni, dobra. No to myślę, że jak się rzucą na Władywostok, to już będzie gotowe. Piroje jeszcze się tam męczy, ale to już jest koniec. Czy z kimś jeszcze walczę, kogo nie zająłem? Mongolia... Szwecję zająłem. Finlandię zająłem. Mongolia tylko zostanie. No trudno, Mongolia i Sin. Trudno. Niestety je będę musiał załatwić w oddzielnej wojnie. Dobra, czy zrzut się uda? To zależy, czy ma tam jakieś wojsko. Teoretycznie ma, ale praktycznie niewyposażone. No i zrzut się udał i to powinien być koniec wojny. Nie?
Co jest? ZSRR. Mają 1% kontroli od upadku. W takim razie potrzebuję po prostu jakichkolwiek prowincyjek. A, co my tutaj mamy? Murmańsk. Jazda na Murmańsk w takim razie. Może jedna dywizja pancerna się tam przebije. Tak, nareszcie, koniec. O, uwaga, lag. O nie, oby nie skraszowało. To jest zły znak. A nie, okej, udało się. ZSRR kapituluje. No i moi drodzy, kolejna wygrana. Niestety trwało to bardzo, bardzo długo. Okej, pomińmy. Nabijmy sobie milion tur i teraz tak, Polska zajmie wszystkie regiony. Gotowe. Hiszpania zajmuje wszystkie regiony. Jugosławia zajmuje wszystkie regiony. Grecji. ZSRR. Ej, Mongolię też mogę. To bardzo dobrze. Jednak nie muszę jej nawet okupować. Okej, teraz ZSRR troszkę potrwa. Zaznaczają się wszystkie regiony. Ale pięknie. Ojojoj. I Dania też będzie. I Szwecja. Ach, śliczna sprawa. Okej. Koniec tury. Nie, moment. Szwecja nie? Wygląda na to, że Szwecja nie skapitulowała. No dobra. Zajmiemy wszystkie regiony Danii. Zajmiemy wszystkie regiony Rumunii. Oczywiście Finlandii. Mongolii i Sinu. Koniec tury. No i gotowe chyba. Oby nie skraszowało. Konferencja pokojowa, obliczanie efektów. No, nieźle. Komuna francuska zajęła całkiem ładny kawał świata. Poraliśmy się z tą wojną w dwa odcinki. Tak więc, tak. A, Szwecja ma oddzielną wojnę. No tak, to jest oddzielna wojna. Dobra, czyli Szwecję trzeba oddzielnie wykończyć. Okej. W takim razie potrzebuję nowej jednostki. Niech Giro dowodzi. I lecimy w dół. Jazda. Wy wróćcie wszyscy tutaj i znowu planujcie desant na Australię. Na Darwin. Okej. Wy właściwie, nie wiem, zgarnizonujcie się tutaj gdzieś jakoś. Ty możesz dołączyć tutaj, ty możesz dołączyć tutaj. Ty atakujesz, bardzo dobrze. Załatwcie te trzy jednostki. Komuna francuska przyjmuje 207 regionów. Okej, mamy miliony znowu fabryk. Anektowaliśmy 130 tysięcy wyposażenia. Teraz mogę z czystym sumieniem wywalić całe to wyposażenie piechoty. Artyleria jednak musi zostać. Wyposażenie piechoty odchodzi. Dobra, moi drodzy, że tak powiem, zaopatrzeniem się zajmę między odcinkami, bo to będzie trochę żmudna robota. A tymczasem dzięki za oglądanie, to było na tyle. No i w następnym odcinku atakujemy już USA i to będzie ostatnie mocarstwo światowe, ewentualnie jeszcze Chiny są mocarstwem światowym, możemy zaatakować Chiny i USA jednocześnie. No i kończymy tę nierównowalkę, że tak powiem, tak więc dzięki za oglądanie. To było na tyle, jeśli wam się spodobało, oceńcie film, dajcie łapkę w górę, jeśli wam się nie spodobało, dajcie łapkę w dół, napiszcie komentarz, czemu daliście łapkę w dół, powiedzcie mi, czemu tak słabo gram i czemu cały czas nie podbiłem Liberii. No właśnie, czemu nie podbiłem Liberii? Tego się dowiemy w następnym odcinku, tak więc jeszcze raz dzięki za oglądanie, do zobaczenia już niedługo, trzymajcie się, pa pa!